I witam serdecznie, mamy wtorek. Zostało 5 dni do zawodów, w sobotę start. Co, ja lecę do Ewelinki trochę się poskładać. Później przedostatni trening. I lecimy z tematem. Troszkę mniej było nagrywania, sił nie było, miałem kryzysy. Ale słuchajcie, zwalczyłem to i jestem sam z siebie dumny, bo przezwyciężyłem pewne swoje słabości. Nie ma to tamto, lecimy. Pozdro. No dobra, ja już jestem Ewelinę. Słuchajcie, ja wiem na temat tego, czym się zajmuję dużo. Ewelina wie na temat swojego i słuchajcie, jest super specjalistką. Obiecałem wam, że będę więcej mówił, a że mam więcej energii, to mogę trochę z wami pogadać. Ale szykujemy się już do samych zawodów, więc nie będziemy robić nic bardzo hardkorowego, żeby nie zepsuć formy albo nie pogorszyć czegoś. Wręcz poprawić mi pozowanie. I Ewelinka powie wam, co dzisiaj zrobimy. Cześć Ewelina. Cześć. Powiedz, co będziemy robić? Zależy, jaką mamy potrzebę, ale ogólnie tak jak ostatnio pracowaliśmy, co dzisiaj będziemy robić, to zrobimy to, co ostatnio. Tak jak ci kleiłam nogi, tak? Żeby woda ci zaszła. Okay. No bo tak faktycznie trochę naszłeś wodą, więc zrobimy najpierw drenaż, potem też cię podkleję. No i twoje plecy, które są mega przeciążone, no ale to już wynika z twojego wyczerpania, no i jeśli chodzi o ilość treningów, intensywność. No i co jeszcze mieliśmy robić dzisiaj, co mi mówiłeś na początku? Brzuch. Brzuch, zrobimy, popracujemy tak, trochę z odrzewną, po... praca z przeponą, praca z odrzewną, no i potem jak nam wystarczy czasu, a na pewno nam wystarczy, no to też cię za tej boi, żeby było dobrze. Super, a powiedz mi, jak ci się pracuje z osobą, która szykuje się do zawodów sylwetkowych, nie trójbojowych, no, gdzie ten poziom tkanki tłuszczowej jakby się zmienia? Chciałbym znać twoją opinię jako specjalistki. Wiesz co, dla mnie to jest w ogóle mistrzostwo świata, no bo u ciebie nie ma problemu ze znalezieniem, wiesz, separacji mięśni, jeśli chodzi o bruzdy. No, pracuje się wręcz idealnie, no co ci mogę powiedzieć, jest super. Także super, słuchajcie, szykujcie się do zawodów sylwetkowych, a my zaczynamy działać. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Dobra, słuchajcie, ja już właśnie wizyta u Ewelinki zakończona. Ostatnie fizjo przed zawodami, Pamet, Ewelina Fizjo na Instagramie. Przepraszam, Fizjo Ewelina, full specjalistka. Ja co, lecę chwilę odpocząć i na trening. I witam ponownie. Znowu mamy wtorek. Właśnie wyciągam sobie przygotowane EAA z Best Fuel Clinic. Wbijajcie na stronkę, kupujcie z moim kodem FOLDEN10, macie 10% taniej. EA, węglowodany i lecimy, ostatnią sesję push. Co wam powiem? Ostatnia prosta i zabawa. I spełniamy marzenia. A mogę wam powiedzieć tylko tyle, że tak naprawdę chuja nie umiem ćwiczyć. Będziemy poprawiać technikę. Będziemy rosnąć. I zobaczycie nową przygodę, nowej osoby. Jaką będę.
nową wersję mnie, Bartek 2.0. Jestem pełen motywacji, inspiracji. Czuję, że mogę wszystko. Zmieniłem swoje życie dzięki Arkowi, dzięki Aro, dzięki Martynie, dzięki Martynka, Czerw Team. Słuchajcie, mieć takiego trenera, mało takich ludzi jest dzisiaj na świecie. A pamiętajcie, że są ludzie, którzy będą was głaskać, mówić wam, jacy jesteście super, a tak naprawdę biorą tylko kasę i to wszystko. Pamiętajcie, szczerość w dzisiejszych czasach to podstawa. To najbardziej cenię, cenię szczerych ludzi. Tymczasem lecę robić przedostatni trening. Hello. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a antiseptic. Dobra, ja się z wami żegnam, na dzisiaj tyle. A, powiem wam tak, wczoraj było ładowanko, więcej węgli, fajnie trening nóg wjechał, wszystko pięknie, ale ponad 8 miesięcy, 9 miesięcy redukcji, słuchajcie,
i tak daje o sobie znaki, ale nie ma to tamto. Pamiętajcie, najważniejsze jest robić to, co kochacie. W momencie, w którym sobie uświadamiacie, że pokonujecie samych siebie, jest coraz lepiej. Ja po wizycie u Ewelinki, plecy mnie nie bolą. Teraz kończę trening. Jadę jeść, odpoczywać. Dzisiaj już nie pracuję. Jutro jeszcze, słuchajcie, jakby to są marzenia. Jadę do pracy, po pracy. Oczywiście ostatni trening pull. I później co? Wezmę GoPro. Może wam coś nagram, może nie. Nie wiem jak będzie. Spróbuję. Nie obiecuję tymczasem. Trzymajcie się. Cześć.